Dzisiaj zagramy w Toytopia, czyli nowy przerażający horror z maskotkami. Sprawdzimy, czy gra jest godna uwagi, czy może jest to po prostu kolejna kopia Poppy Playtime i Garden of Barnwarp. Tego oczywiście się dowiemy na dzisiejszym odcinku, więc oglądajcie do samego końca, a także zostawcie łapkę w górę na znak, że chcecie więcej takich odcinków. No i oczywiście możecie kliknąć suba, a tymczasem przechodzimy do gry Toytopia, czyli utopia zabawek albo coś ta... Ej, to już... Jaka cutscenka? Na pewno... Na pewno lepiej niż Garden of Banba. Okej, okay, nowy artykuł. Toytopia. O, amusement park, czyli to było takby centrum rozrywki dla dzieciaków. Prawdziwa utopia. Mhm. Teraz jest opuszczone, zamknięte przez lata. I oczywiście ktoś tam zaginął. Klasycznie. Mhm. Moje dzieciaki miały obsesję na punkcie tego miejsca. O, po tym jak zaczęły reklamy, ale wiesz, jest teraz zamknięte. O, powinniśmy być pierwsi, którzy napiszą ten artykuł. Dobra, już wszystko rozumiem, ja już wszystko rozumiem. Okej, jesteśmy dziennikarzem. Okej, dobra, dobra. Mhm, wink, wink. Co tam jeszcze ciekawego im powiesz, kolego? Okej, zignoruj tę ostatnią część. Będziesz tego potrzebował. Dobra, czyli jesteśmy reporterem, który odwiedza miejsce o nazwie Toytopia, za którym dzieciaki szalały, ale niestety były tam zaginięcia i to miejsce zostało zamknięte, jak to zwykle bywa i mamy to. Nie mamy pilocika, nie mamy grappaka, tym razem mamy aparat fotograficzny. Tylko sprawdźmy, czy on działa, czyli jestem w prawdziwym... What the hell? Nie wiem co powiedzieć, czy to jest brud, czy to jest może coś innego. Nieważne, mamy pierwszą postać. Nie wiem kim jesteś, ale zrobię ci zdjęcie. Siup. Nie wiem czy powinienem robić wszystkiemu zdjęcia, no w końcu jestem reporterem, więc w pierwszej kolejności powinienem zrobić temu zdjęcie. Dziwne, dobra, mam jakąś wajchę, więc prawdopodobnie będę w stanie jej użyć i drzwi się otworzą. Jest, otworzyło się. Toytopia, widzowie, pamiętajcie o tej jednej łapce w górę. Jest to bardzo istotne dla zasięgu tego filmu, bo chcemy uzyskać mega giga duży zasięg, więc ta jedna łapka w górę na pewno nam pomoże. Okej, okay, mamy jakiegoś tutaj coś na zasadzie Hagiego Wagiego. No nie, no może nie, chociaż w sumie kto wie. Ewidentnie jest to jakaś maskotka, która była tutaj dość istotna. Albo może to był twórca tego miejsca? Tego jeszcze nie wiemy, ale jesteśmy reporterem, to dzisiaj się tego wszystkiego dowiemy. Dobra, czy mogę to otworzyć? Nie mogę. Prawdopodobnie... O, mamy wielkimi strzałkami narysowane. Czy mogę wziąć apteczkę? Nie mogę. Wielki czerwony przycisk, naciśnij. Otwiera się, okej, okay, świetnie. Tu mamy jakiegoś lisa, takiego pomarańczowego, a przynajmniej tak mi to przypomina lisa. Więc kto wie, może to właśnie będzie to. Drzwi. Oczywiście, wszystkie będą zamknięte. Czułość troszkę jest dziwna i jakby gra jeszcze nie jest dobrze zoptymalizowana z tego co widzę, bo mam takie jakby wow, wszystko jest rozmyte. Okej, okay. Press left mouse to use wand. Jakiego wanda? Ruszył się. Ruszył się. Spokojnie. Damy radę. Use wand. Wand open doors, czyli różdżka otwiera drzwi. Czy ja potrzebuję... Tak, ja potrzebuję jakiejś różdżki, która prawdopodobnie gdzieś tutaj jest, ale ja ją gdzieś chyba przeoczyłem, albo będzie w których drzwiach. Tak więc na spokojnie sprawdźmy sobie. Oczywiście, te będą otwarte. Ostatnie. Bardzo duże mamy tutaj kepuciu. Mhm. Jest i różdżka. Czyli różdżka i latarka. Give me that. Czy ja mogę... F, latarka. Dobra, mamy latarkę, więc na pewno to na plus. Będę mógł sobie oświetlać drogę. Magiczna różdżka i... Jakiś silnik tutaj ktoś zostawił. Dobra, press F to use flashlight. Okej, spoko. Dzięki wielkie. Cześć wielki kolego. No, jesteś tylko robotem, więc raczej nie powinieneś mnie jumpscarować. Dobra, tak więc uwaga. Abrakadabra, otwórz się drzwi. Ej, otworzyły się, dobra. Okej, okay. Tego jeszcze nie było, jeżeli chodzi o maskot horrory, które ogrywałem. Otwieranie drzwi za pomocą różdżki. Przyznam, że... Ej. Tam coś jest. Czekajcie. Tam coś jest. O, wow. Tam coś jest i ma... Oczy. Świecące oczy. Hello. Muszę zrobić zdjęcie. Jestem reporterem. Nie należy o tym zapominać. Cześć. Czy to jest jakiś lisek? Hej. Hej kolego. Powiem tak. Dość kreatywnie podeszli tutaj twórcy, jeżeli chodzi o tę różdżkę i o
tego dziwnego potworka, który jest magicznym lisem. Tak mi się wydaje. Press 1 to switch, kamera 2 to switch wand. Okej, okay, tylko że jakby... O, wlazłem do zjeżdżalni. Czy ja wyląduję w backrooms? Nie, ja wylądowałem w utopii. Witamy, czyli miejscu, w którym dzieciaki uwielbiały się bawić i szalały za tym miejscem. Wszędzie tu jest pepuć. Dobra, przeczytajmy. Share, czyli dziel się, bądź grzeczny, baw się bezpiecznie. No rough play, czyli bez takiej zabawy szaleńczej, że wiecie, może się coś, jakaś krzywda stać. Baw się dobrze. Okej, okay, dobrze, jak widać, ktoś tutaj... Best friend, różowy stworek, najlepszy przyjaciel. No jak widać, ktoś tutaj się za mocno pobawił i została z niego tylko czerwona plama. Więc pamiętajcie, aby w takich miejscach się za mocno nie bawić, bo jak się za mocno pobawicie, no to właśnie skończycie w ten sposób, że będziecie plamą. O, zróbmy zdjęcie, jestem reporterem, więc muszę wszystko. Flash the eye, czyli... O, joink. Muszę oślepiać oczka. Wtedy... Coś się otwiera. O! O! Ale dziwna animacja, a bo to była taka szyba. Basen z kulkami, mamy to. Basen z kulkami, check. Już to przerabialiśmy. Ale dobra, czy mogę tędy wejść? Nie mogę. Tutaj nie ma przejścia. Come back soon, czyli to jest wyjście. Dobra, czyli muszę wejść tutaj. Okej, okay. Nie lubię... Mówiłem, że nie lubię basenu z kulkami. Bo tam zawsze może coś siedzieć. Czyli dostałem potężnego jumpscare'a od pana Lisa, który jeszcze nie wiem jak się nazywa, bo na razie nie mieliśmy żadnych tablic z informacjami jak nazywają się postacie, więc na potrzeby tego odcinka będziemy go nazywać Lisek. Po prostu Lisek. Dobra, moja latarka. Czy... Au! A nie, to jest jakaś dodatkowa latarka. I kabel. Czy mogę podnieść kabel, który ona oświetla? Raczej nie. Okej, okay, czyli Lisek zabrał mnie... Ej, w ogóle czemu to miejsce jest opuszczone? Jakby tam na dole jak byliśmy, wszystko było okej, okay, wszystko było ładne, wszystko działało. A teraz mamy wielkie czerwone ślady, jakby coś się tu wspinało. Mamy notatkę, której nie możemy podnieść. Okej, okay, ciekawe, dobra, musimy zbadać to miejsce. Ewidentnie jako reporter muszę zrobić zdjęcie. Co to jest? It's time to start the show. Czas zacząć show. Czy to jest Fredbear, tylko wersja... mroczniejsza? Albo nightmare może jakiś? Albo jakaś przeróbka w sumie bardziej. Okej, dokąd mam pójść? Aha, nacisnąć mam guziki. Dobra. Czy one działają, te guziki? Nie działają, czyli ja muszę pewnie je nacisnąć w dobrej kolejności. Haj. Czemu ten miś jest taki smutny? Dziwne, bardzo niepokojące. Potrzebuję kolorów, tylko tak. Ty jesteś żółty, z żółtym tłem. Nie, nie ma wystarczająco kolorów, czyli ja muszę to wcisnąć w dobrej kolejności albo rozwiązać jakąś tam zagadkę. Czerwony, niebieski. One się w ogóle nie świecą, to jest najgorsze. Różowy, zielony, żółty. Dobra, gdzieś tutaj musi leżeć jakaś notatka. I gdy ją tylko podniosę, to prawdopodobnie wszystkie kolory się rozświetlą. Tylko pytanie... Chwila, chciałam magiczną różdżkę. Open the door. Magiczną różdżką mogę otwierać drzwi, więc któreś drzwi może będą otwarte. Sprawdźmy. Może te. Nie, nie działa. To może... Abrakadabra. Haha, wiedziałem, że któreś będą otwarte. Przeczucie, widzowie, przeczucie. Ja już jestem tak dobry, jeżeli chodzi o maskot horrory, że... Ja po prostu mam przeczucie. Faxi taxi. Ej, ciebie już gdzieś widziałem. Czy ja już kiedyś nie ogrywałem gry z takim stworkiem, co miał takie ten... Gdzieś już to było. Playtown, Radio World. Tak, to jest, to na Robloxie była. O, czemu ty na mnie patrzysz? Go away. Nie patrz na mnie. Nie patrz na mnie w ten sposób. Ej, to są. To są te gry. Ej, pamiętam tą skarpetę i tego gościa. To muszą być ci sami twórcy. Tak, to jest pan Skarpeta, ja to ogrywałem na moim drugim kanale kiedyś. I Playtown, jakby Playtown, wiem, że ci twórcy, którzy stworzyli tą grę, stworzyli też Playtown, bo dostałem od nich klucz, więc jakby to jest jakby 100% pewności, że to samo, ale nie wiedziałem, że oni też zrobili tę grę. W sensie to też był chyba jakiś indyk, a może nawet nie tyle co na Robloxie, tylko normalny. Ciekawe. Let me go. Pozwól mi iść. Okej, dobra, mamy tu kolory, więc tak, prawdopodobnie kolory mamy tak, czerwony. Czerwony, zielony, niebieski. Wow, czerwony, zielony, niebieski, zielony. Dobra, czerwony, zielony, niebieski, zielony. Czerwony, zielony,
niebieski, zielony. A, dobra, dobra. Z metodą dedukcji. Czerwony, zielony, niebieski, różowy, żółty. Nie? Jak to nie? To jak? Czekajcie, czerwony. Mamy tutaj bardzo dużo kolorów. Na pewno trzeba będzie to rozszyfrować. Tylko w którą stronę powinienem patrzeć? Patrzcie, patrzcie, co ja tu znalazłem. Czyżby... Hey, ale głośno! Hey, there, jasne. Out of its cell. Co jest? And that thing is trying to escape. Okay. Go to the maintenance room and close all the doors. Quick. Dobra. The code is green, red, blue, pink, yellow. Green, red, blue, pink, yellow. Green, blue, pink, yellow. So green, red, blue, pink, yellow. Come on, muszę jeszcze raz tego odsłuchać, nie zapamiętałem. On gadał jak najęty ten gość. Dobra, odsłuchajmy tego jeszcze raz. Ale przynajmniej mamy już jakby pomysł, jak się stąd wydostać. A to jest chyba najważniejsze. Dobra. Okej, okay, jaki kolor? Gadaj, gadaj. Green. Green. Red. Blue, pink, yellow. Blue, pink i yellow. Jest, zadziałało! Dobra, coś się otworzy teraz. Tak jest, otworzyły się kolejne drzwi. Dobra, mamy wyjście. Mamy wyjście, możemy się ewakuować. Siema. Cześć kolego. Joink. Dobra, będziemy wszystko naszą różdżką bić. Joink, joinkować będziemy. Czemu tu są tory? Like, czemu tu są tory kolejowe? Okej. Okay. O. Ja mogę. Co jest? Wypuść mnie. Wypuść mnie. Przepraszam. Przepraszam, że tu... przylazłem i dostałem nieoczekiwanego jumpscare'a od naszego dużego kolegi. Restart, zdecydowanie restart. Mam nadzieję, że nie zacznę od początku. To było dziwne, mam wrażenie, że ja wylazłem poza tekstury, więc poszedłem w kompletnie złym kierunku, takie mam wrażenie. Więc spróbujmy inną trasę. Spróbujmy inną trasę, czyli tutaj. A może tu jak Hagiwagi, że jak podejdę... What the hell? Run, run, run. Nie ma go. Co jest grane? Co jest nie tak z tą gierką? On nie powinien tak chyba działać. Nie mam pojęcia. No, no. No nie wiem, no nie wiem jak przed nim uciec. Nie wiem jak uciec przed tym wielkim miśkiem. No dobra, w teorii mam pewien pomysł. Jako iż on jest taką mroczną masą, to może boi się światła. Spróbujmy. Jest, dobra, nara. Dobra, dobra, zadziałało. Okej, czyli tak czułem, że albo Wandem trzeba, czyli tą różdżką, go... Go away. Idź sobie, idź sobie. Wielki poszywany misiek. Dobra, jeszcze gdzieś. Nara. Papa. Papa. Ale cię oślepię! Let's go! Dobra, zniknął. Czyli... On tak naprawdę nie istnieje. On jest tylko cieniem, który się pojawia. Tak mi się... A to jest dalej zamknięte! Nie strasz mnie tak. Nie strasz mnie tak. Okej, okay, tak, go away. Pytanie... Ile razy mam cię odstraszać? Powiedz mi, kolego. Ile razy mam cię odstraszać? Aż się te drzwi pewnie nie otworzą, prawda? Hello? Sio. Idź sobie, idź sobie. No idź sobie, no idź sobie. Zrobiłem ci przecież zdjęcie. Już mam tyle dowodów, że to się... Jak stąd... A! Nie wiem, może jednak ten aparat nie do końca działa tak jak powinien. No i co, zniknął? Zrobiłem mu chyba z 10 zdjęć i w końcu się udało, zniknął. Czy ja mogę stąd wyjść? Czy ja może powinienem pojechać? A! Co to jest? Okej. Okay. To jest jakiś wózeczek Barry, tylko wersja... Hello? Wersja bardziej scary. Okej, okay, zdobyłem jakąś wajchę, którą prawdopodobnie muszę przyczepić, żeby dostać się do kolejnego pomieszczenia. Powiem tak, nie spodziewałem się, że to będzie tak wyglądało, ale troszeczkę to było pobagowane. Tu będzie wajcha, prawda? Like, no innej opcji nawet nie było, że w ogóle mogłem sobie latarkę odpalić, a ja cały czas stałem z wyłączo. Mamy to, widzowie, mamy to. Opuszczone miejsce, podziemia, jaskinia. To wszystko się łączy. 3, 2, 4, okej, dobra. 1, 2, 3, 4. Dobra, 1. To są żarówki, czy co to jest? To jest jakiś... A może ja muszę zdjęcia zrobić? A może różdżką? Czekajcie. 1. Spróbujmy. 2. I 3. A także 4.
No i co, nie zadziałało. Dobra, use wand, move box. 1, 2, 3, 4. Jakie boksy? A tu... Nie, 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 nie chcę spaść, nie chcę spaść, nie chcę spaść. Boksy, 4 boksy muszę użyć. 1, 2, 3, 4. A tu nie ma żadnych boksów. Use wand to move box. Ja mogę jakieś... Czekajcie, może to jest jakieś przejście, o którym... O którym... O, coś tu wisi. Jeden. Aha. Niebieski. Czekajcie, tu gdzieś musi być dużo takich boksów na zasadzie pudełek, ale nie, 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 to za małe na pewno. Jeden, dwa, trzy, cztery. Use van to move box. Theater door security. Czy jest jakiś system bezpieczeństwa? Ha, ale, aha, dobra. Dajmy to na samą górę. Kodzik jest. Tam się pojawił kodzik. Okej, dobra, dobra. Czyli trzeba bardzo szybko, czyli tak, wand i zoom. 4, 1, 2, 3, 2. 4, 1, 2, 3, 2. Mhm, 4, 1, 2, 3, 2. Czyli tak, 4. 4. To jest 1. 2. 3. 2. Haha! Nic się nie wydarzyło, bo muszę pewnie im zrobić zdjęcie. Dobra, czyli tak. 4. 4. 1. Okej. 2. 3. I 2. Uwaga. Uwaga. Czy to zadziałało? Czy to zadziałało? 1, 2, 3, 4. Pomarańczowe. No come on, czy ja miałem zrobić zdjęcie, czy może poświecić latarką? O, to tutaj mam to... Dobra, to było totalnie dziwne. Okej, 4, 1... 4... 1... Press tap to... What? Czemu moja postać nagle zaczęła sama iść? Dobra. 4... 1... 2... Czemu to nie działa? A, bo to jest opóźnienie... Okej, ta gra jest pobugowana, ta gra jest pobugowana. Dobra, spokojnie. 4... Okej, okay, czekamy. 1. Działaj. 1. No 1, wciskam. 4, 1. 2, 3, 2. Czemu moja postać wariuje i ja... Oh my god, dobra, oddalmy się. Jest, dobrze wpisałem. Nie wiem czemu, ale jakoś było tak dziwnie zrobione, że trzeba było kliknąć prawym, lewym, prawym, lewym, prawym, lewym, prawym, lewym. I wtedy zadziała... Nie mam pojęcia, nie pytajcie mnie. Jedno jest pewne, coś się otworzyło, tylko pytanie... Co się otworzyło? Czyżby kolejne drzwi się otworzyły gdzieś tutaj? Dobra, wracamy. I uwaga, uwaga, chyba widzę... Tak, jest, widzę... Nie, to nie są kolejne drzwi. A może te się otworzyły? Sprawdźmy. Aha! Tak, te się otworzyły. Dobra, mechanizm zadziałał, możemy otworzyć kolejne drzwi. Dobrze, bardzo dobrze. What? Ale to jest... Ja już byłem w tym... Nie. Ja już byłem w tym pomieszczeniu. Czemu to jest drugie takie samo pomieszczenie? A nie, to się otworzyło. Teatr, tylko ono wyglądało z perspektywy. O nie, czy to będą klauny? Like, serio? Klauny? Okej. Okay. Teatr. Teatr klaunów. Tego jeszcze brakowało. Dobra, mamy drzwi 1, 2, numer 3. Wybieram drzwi numer 1. A, nie miało to większego znaczenia, ale miałem takie... No, lepiej wybrać dobre, mimo wszystko. Dobra, jesteśmy w teatrze teraz. O! Co to jest? Robię fotę. Hello. Cześć, pani lisie. Shoot the fishes. Czyli strzelaj do rybek. Okej. Jo! Let's go! Rozwalamy go! Nie, dobra, musimy start. Dobra, strzelaj do rybek. Dobra, jedna rybka załatwiona. Dobrze mi idzie. Gdzie jest kolejna? Tutaj! Pyk! Pyk, ale fajna zabawa, zabawa w teatrze, miejsce pełne zabawy i radości. Musimy tylko strzelać do rybek, które się pojawiają w różnych miejscach, a wielki, przerażający, maskotkowy lis nas obserwuje. Świetnie, idealny po prostu początek dnia. Rozwalmy to, nice. Kolejne, ale powiem szczerze, że jeżeli chodzi o mechaniki, to nawet się postarali twórcy. Nie można powiedzieć, że nie, bo jakby mamy tutaj sporo rzeczy, jakieś strzelanie, mamy jakieś zagadki najróżniejsze. Jest dobrze to, jest nawet dobrze to ogarnięte, powiem. Powiem wam tak, jest dobrze. Spodziewałem się, że będzie gorzej, tylko te rybki, ja bym chciał
je wszystkie zapolować. Dobra, pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Dobra, czy one naprawdę będą aż tak szybko się pojawiać? Ile ich tu jeszcze będzie? Dobra, rozwalona, kolejna, nice. Nice, i kolejna rybka. Wszystkie musimy tutaj strącić, bo czemu by nie? O! Okej, wygrałem. Widzisz, wygrałem. Haha! Robię ci zdjęcie na dowód, że istniejesz. Okej, wygrałem, ale pytanie, co wygrałem? Klucz? Paczkę? Co wygrałem? Co wygrałem w tej gierce? Nie mam pojęcia. O! Naciśnijmy. Co to jest? Przejście! Mamy przejście! So funny! Taki śmieszny, śmieszny clown. Dobra, czy ty masz zamiar się ruszyć? Bo ja jakby pamiętam... Ridun się nazywa ten lis. Teraz już wiemy, że to jest lis Ridun. Okej, idę dalej. Follow the line. Podążaj za linią. Czemu my jesteśmy w rurach? Dobra. Czemu ja słyszę głosy dzieci tam? Albo bardziej jakiś lament, krzyk i jakieś niefajne rzeczy. Nie podoba mi się to. I wyobraźcie sobie, że jestem tylko zwykłym reporterem, który przyszedł zrobić tutaj parę zdjęć do artykułu. A! Nie wiem, co to było. Nie wiem, co to było. I nie spodziewałem się, że tak powiem, ataku tuż za zakrętem. Czy ja powinienem iść w innym kierunku? Nie mam pojęcia, ale chyba jesteśmy... Ej, w ogóle to jest poster klauna. Jesteśmy za sceną, więc nacisnę guzik, otworzą się te drzwi i wejdę do wentylacji, tylko tak. Może, jak ja to zobaczę, to pewnie muszę użyć aparatu. Tak, 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 dobra, tego już jestem pewien. Aparat musi zostać użyty. Mhm. Follow the line. Jak tylko zobaczę, to muszę sfleszować to coś. Dobra, nie wiem, czym byłeś, ale... Wolałbym cię drugi raz tutaj nie spotkać. O! No, jak? Ja się pytam, jak ta gra jest zepsuta, widzowie, ta gra jest, ona jest fajna, ale jest zepsuta, jest fajna, ale nie działa. Coś czuję, że zaraz mi się klisza skończy, ale ja się nie poddam. Wiem, że ty tu będziesz, ja wiem, że ty tu będziesz. Ej, nie było go. Czy on był za tym zakrętem? Za tym pewnie był, za tym. On się boi światła, tylko że on jest niewidzialny. W jakiś dziwny sposób. Patrzcie, teraz się nie pojawił, jak flashowałem co chwilę. To się nie pojawił. Okej, dobra, czyli jednak trzeba było robię zdjęcie na dowód, że tutaj wydarzyło się coś bardzo złego. Nie podobają mi się te kable, wiecie? To muszą być czyjeś włosy. Okej, przeszedłem. Wiszące kable z sufitu. Bardzo podejrzane. Oho, smutna buźka. Robię fotę. Okej. Nie ma żadnego potwora. To jest Music Man wersja teatrowa. Clown. Okej, dobra. Użyjmy różdżki. Haha! I drzwi się otwierają! Za pomocą różdżki. Dobra, idziemy dalej. Co tym razem mnie... A? Enard? Enard? Czy... ty tu jesteś? What? A! Run! Papa! Papa, różdżka. Papa, działaj! Działaj! Działaj, różdżko! Foto! A! No robiłem co w mojej mocy, ale przed nim się po prostu nie dało uciec. Nie dało się. Przed nim się nie dało uciec. O! Czy ja... Like... What? Dobra, czyli... On mnie znowu dorwał. I mnie przeniósł w kolejne miejsce. Ten lis jest dziwny. Ten lis ma dziwne jakby upodobania. Oczywiście leży latarka. Mamy latarkę, dobra, git. Ten lis po prostu mnie łapie w losowych momentach gry. Cześć. Świeży człowiek? Czy ty masz zamiar mnie zjeść? Witaj w moim teatrze. Okej, zobaczymy, co potrafisz zrobić. Aha, i poszedł sobie. Czyli to jest władca tego teatru. Ten dziwny koleś. Okej, mamy przejście. Plafrm.
Nie wiem. Wand and move a plate form. O, czyli różdżką będę mógł przemieszczać to. A to? Czyli ja muszę na to wskoczyć i... Czemu jest taki dziwny... Dobra. A! Przeskoczyłem! Nie da się, jak już skoczę, to nie da się w powietrzu cofnąć. Czyli to nie jest jak w Garden of Banban, tylko tutaj musimy, jak skoczę, to już jest koniec, to już jest skok, co nie? Czyli muszę skoczyć stąd i wylądować tu. Przemieszcza się? Działaj! Okej. Okej, dobra, przemieściłem. Hops! Ulala, dobra, teraz tak. Niebieskie. A może czerwone, 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 chodź. A może to? Tak! Okej, 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 jest git, jest git. Przemieściłem się z tym. Podjedzie teraz i ja sobie... Przejdę, przejdę, przejdę. Na spokojnie. Hello? Nad tym muszę tak zrobić. Dobra, dobra. To się połączy. Wszystko jest git, wszystko jest git. Powiem tak, nawet jest jakiś tutaj dreszczyk emocji w tej grze. Dużo, dużo pepuciu, dużo dźwigni, dużo mechanik ciekawych, które w innych grach w ogóle takich nie zostały wykorzystane. O, i mam jaskinię. Dobra. Ciekawe, ciekawe. Nie mogę przejść. Okej, kolejne nagranie. Posłuchajmy. Co tym razem? Okej. Czasem mówią i się ruszają. To nie jest normalne. O. I to wszystko, co masz do powiedzenia. O, czasami widzimy, że postacie z tego miejsca się ruszają i to jest dziwne. Dobra. Wallace Wright. Czyli jakby... A, Wallace to chyba jest ten główny, tak... A maskot testing to jest testowanie maskotek. Czyli nie mogę pójść na testowanie maskotek, tylko muszę iść na rajd. Dobra, czyli zjazd będzie pewnie jakąś kolejką górską. Tak przypuszczam. Ale migocze! Ała, moje oczy. Znalazłem cię! Haha, czyli ty będziesz mi gonił, cwaniaku. Zamknięte. Otwórz. Nie ma przejścia, ale nie ma przejścia. Ale nie było przejścia, ja próbowałem. Po prostu nie było przejścia. No i chłop się jeszcze ze mnie śmieje, no najgorzej na świecie. Ucieczka, let's go, let's go, let's go. Znalazł mnie, tylko czy to stąd jest jakieś wyjście? Na pewno jest, dobra, różdżka, działaj. Otwórz się. Otwórz się. Otworzyło się, dobra, dobra, czyli dobrze było. O, wow, dobra, czyli ja muszę wszystko różdżką otwierać i wybierać dobre miejsca. No! Dobra, dobra. Oczka, 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 oczka. Trzeba zrobić w ten sposób. I to się otworzy. Go away, idź sobie. Tak, 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 oczka i teraz wandzik. Dobra, dobra, wszystko jest git. Co my tu mamy? Gaśnica, albo wajcha. Wajcha, wajcha. A, blisko, jest za blisko! No i mnie dorwał, ale byłem blisko, jakby nie wiedziałem za bardzo, co trzeba zrobić, ale jednak się nawet udało. Oślepiamy oczka, następnie używamy naszej super różdżki, która powinna zadziałać. Czemu te oczka się nie oślepiły? To mój koniec, to mój koniec. Ty, on nie goni mnie, czemu on mnie nie goni? Czemu on mnie nie go... Czemu on mnie przestał gonić? To jest dziwne, ale dobra, nieważne. Dźwignia, odpalamy, różdżka. Nie ma go. On po prostu przestał mnie gonić. Zepsuł się. O. Oh. A, myślę, że on tutaj czeka na mnie. Nie, nie, nie. To jest tylko kolejka. Wsiadam i odpalam. Jadę. Let's go. Spadamy z tego miejsca. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale nie, chwila. Czekajcie, to Mascot Horror. Czyli pewnie teraz zjeżdżamy kolejką górską do podziemi tego miejsca. Które będą jeszcze bardziej przerażające. Oho. No dawaj, pokażcie, pokażcie, czy coś będzie. Nie, na tym się kończy, ale jestem pewien, że w tym momencie zjechaliśmy do podziemi tego miejsca, aby je bardziej zbadać i odkryć wszystkie mroczne sekrety. Tak więc co, dajcie znać, co sądzicie o gierce, czy wam się podobało. Ja oczywiście bardzo dobrze się bawiłem, chociaż gra była strasznie pobagowana i zepsuta. Niemniej jednak była całkiem zabawna.